A zaczynamy od corocznych nagród, które wspólnie przyznają prezydent miasta oraz starosta raciborski. Wczoraj po raz 12 odbyła się Raciborska Gala Sportu, podczas której wyróżniono m.in. najlepszych sportowców. Jak co roku prezydent miasta wraz ze starostą raciborskim zapraszają całe środowisko sportowe naszego powiatu, by nagrodzić trenerów, działaczy sportowych, a przede wszystkim sportowców, którzy w poprzednim roku osiągnęli najwyższe wyniki. Medale Mistrzostw Świata zapaśnika Tomka Wawrzyńczyka, czy Grzegorzewicza w lekkiej atletyce, czy paru zawodników z jiu-jitsu pokazują, że liczymy się w dalszym ciągu na arenie europejskiej, nawet światowej. Natomiast chcę zdecydowanie podkreślić, że jest to połowa cyklu olimpijskiego. Wszyscy przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, więc teraz jeszcze jest nabieranie tej takiej bazy wstępnej, która zaowocuje za rok na mistrzostwach Polski, świata, Europy i być może na Igrzyskach. Tym razem po raz pierwszy w roli gospodarzy gali wystąpili Dariusz Polowy i Grzegorz Swoboda, którzy osobiście gratulowali każdemu z laureatów. Jak mówi dewiza Igrzysk Olimpijskich, szybciej, wyżej, mocniej, czyli nie ma sportu bez rywalizacji. A święty Augustyn powiedział znowu, dopóki walczysz, wtedy wygrywasz. I dzisiaj mamy tą szczególną okazję, że nagradzamy tych, którzy wygrali. Tych, którzy wykazali determinację, tych, którzy wytrwali w tym niewątpliwie ciężkim zajęciu, jakim jest sport. Mi jest miło, że mogę przede wszystkim być na tej gali i docenić ich pracę, ich ciężką pracę, którą na co dzień nie widać. I to ja mam ten zaszczyt im podać tą rękę. Dla mnie to jest niezmiernie ważne, przede wszystkim również ze względu na to, że oni reprezentują nasz powiat. Na co dzień, tak jak mówię, tego nie widać, ich ciężkiej pracy, ciężkiego wysiłku, który wkładają w te, aby uzyskać te osiągi sportowe, więc tutaj ta przyjemność jednak leży po mojej stronie, że ja mogę jednak uścisnąć tą dłoń tym naszym sportowcom. Na wczorajszej gali wręczono tradycyjnie zarówno nagrody prezydenta i starosty, jak i raciborskie czempiony, które przyznano aż w 10 kategoriach. Po wyróżnieniu medalistów Mistrzostw Świata, Europy i Polski statuetka trafiła do rąk trenera roku. Ja myślę, że po prostu, że trzeba pracować bardzo ciężko z tą młodzieżą, trzeba zrozumieć ich, przekonywać ich, żeby trenowali. Najgorsze momenty są właśnie na takich turniejach, jak są Mistrzostwa Europy czy Świata. Po prostu no, trzeba ich tak nastawiać, żeby uwierzyli w siebie, że mogą z każdym wygrać. A wierzą w siebie? Ja myślę, że w tamtym roku właśnie to, co zrobił Wawrzyńczyk, który miał bardzo ciężkie walki, z Rosjaninem wygrał, z Białorusinem w końcówce. Po prostu trzeba przed samą walką jeszcze też im powiedzieć, że nie ma się czego bać, tylko wychodzić i swoje robić. Nie brakowało także nagród w kategoriach Ekstraliga Szachowa, sport amatorski, klubowy czy szkolny. A tu drugi rok z rzędu na scenę w towarzystwie przedstawicieli szkół sportowych wyszła reprezentacja mechanika. To ogromny sukces moich nauczycieli wychowania fizycznego, bo to oni z tymi uczniami pracują, z tą młodzieżą. To oni są tymi, którzy do tych sukcesów ich doprowadzają. Do tej pory słynęliśmy głównie z sukcesów w piłce nożnej. Od paru lat do tego dochodzi siatkówka, dochodzi koszykówka, dochodzi badminton, więc powoli jak gdyby poszerzamy te dyscypliny, w których jesteśmy mocni. Dużo wzruszeń ze sceny Raciborskiego Domu Kultury dostarczyli z kolei zawodnicy klubu Olimpiad Specjalnych Animusz, którzy odbierając nagrody w kategorii Olimpiady Specjalne zdobyli się również na szczere podziękowania dla swoich opiekunów. Wspaniale się czuję, całe życie, całe serce poświęcam naszym dzieciom, naszym zawodnikom, kibicuję. My jesteśmy z nimi, trenujemy, no i takie słowa są dla nas naprawdę bardzo wzruszające i pocieszające i chcemy to dalej robić, to nas motywuje do dalszej pracy. To widać, że znaczy dla nich naprawdę wiele. Bardzo dużo, to jest ich całe życie tak naprawdę. Tego wieczora nie pominięto także ambasadorek raciborskiego sportu. Ewelina Kamczyk i Jessica Jaszek wręczały nagrody, a nieobecne Monika Brzostek oraz Justyna Święty powitały publiczność z Telebimu. O oprawę muzyczną całej uroczystości zadbał natomiast niezawodny raciborski zespół Pompa Band.